Cześć, witajcie na Autoblogu. Ostatnio zamieciliśmy takiego newsa o tym, że muzyk amerykański Chubby Checker przez 23 lata jeździł swoim Mercedesem klasy SW140 i po tych 23 latach zmienił go na nowy model W222. I to mnie zainspirowało do takiego porównania nietypowego, które dzisiaj mamy. Mercedesa klasy EW210 z 98 roku i klasy EW213, aktualny model roku 2018. Czy między tymi samochodami jest jakaś ciągłość? Czy ktoś, kto jeździł do tej pory W210, gdybyś wsiadł do W213, czy poczułby, że to jest realna kontynuacja tej linii? Tak się sympatycznie złożyło, że mamy dwa auta w tym samym kolorze, pięknym, granatowym. Mamy dwa sedany. Tutaj pracuje silnik 2.0 136 koni, tutaj też jest silnik benzynowy 2.0 4-cylindrowy, ale turbo 211 koni, plus jeszcze jednostka elektryczna, to jest wersja plug-in hybrid 350e, która może na jednym ładowaniu przejechać około 30 km, a jak się prąd skończy, to jeździ jak normalny samochód hybrydowy. Także porównujemy, powiedzmy sobie, w miarę podobne wersje. Przez lata było tak, że klasa E była jednym z najbardziej charakterystycznie stylizowanych samochodów w klasie. No już W124 nie było sposobu pomylić z jakimś innym samochodem, a już W210, czyli tak zwany okular, wyglądał tak radykalnie inaczej niż wszystko, co było na rynku do tej pory, że sam stał się inspiracją dla powstania kolejnych projektów z tym samym rozwiązaniem stylistycznym w postaci okrągłych reflektorów. Natomiast jeżeli chodzi o W213 z punktu widzenia stylistyki, to samochód wygląda jak zwiększona klasa C, jak zmniejszona klasa S. Kiedy się spogląda na niego z boku w typowym ruchu ulicznym, trudno się zorientować, czy jedzie klasa E czy S. Także chyba za bardzo designerzy Mercedesa poszli w taki jednolity dla całej gamy design, pozbawiając klasę E jakichś charakterystycznych cech. Na szczęście zachowano celownik na masce. W dobie dbania o bezpieczeństwo pieszych jest to dosyć niecodzienne rozwiązanie, żeby samochód miał coś takiego wystającego w tym miejscu. No ale jak się siedzi na miejscu kierowcy w klasie E, widać celownik, to jest najważniejsze. To, co mi się najmniej podoba w W210 po kilku miesiącach eksploatacji, to jest pozycja za kierownicą. Ta kolumna kierownicy jest podobno ustawiona pod optymalnym kątem obmyślonym przez niemieckich inżynierów, tylko że jest troszeczkę za nisko, jak się wsiada, to się w nią uderza kolanem, więc się trzeba do środka wślizgiwać. Natomiast jako stary Mercedes, W210 ma kilka rozwiązań, które są charakterystyczne właśnie dla tej marki, takie jak na przykład włączanie wycieraczek manetką kierunkowskazów z lewej strony, a nie z prawej. Z prawej strony w ogóle nie ma żadnej manetki. Albo hamulec postojowy uruchamiany tutaj dźwignią, którą się naciska nogą, a nie za pomocą typowej dźwigni tutaj między fotelami. Więc sprawdźmy teraz, ile z tej klasyki zostało w W213. Idę tam wsiąść, zobaczyć. W W213 pozycja za kierownicą jest już zupełnie inna. Kierownica jest dużo wyżej, umieszczona jest bardziej pionowo. Oczywiście jest też wszechstronnie regulowana. Tutaj można sobie ruszać fotelem i kolumną kierownicy w każdą możliwą stronę. Do poruszania fotelem służą dalej te klasyczne, tradycyjne, znane od lat 90. przyciski. W ten sposób, prawda, przesuwamy fotel do przodu, do tyłu, a ten mały element służy do wysuwania i chowania elektrycznie rozsuwanego siedziska. Fantastyczna sprawa. Jeżeli chodzi o hamulec postojowy, jest dalej w tym miejscu, w którym się go spodziewamy, to znaczy tu jest teraz przycisk, nie ma już dźwigni, ale oczywiście wszystkie samochody nowoczesne mają już hamulec elektryczny, więc jest to normalna sprawa. No i wycieraczki dalej włączamy manetką po lewej stronie przez obracanie jej, także jeżeli chodzi o takie detale, to W213 zachowuje pełną ciągłość z poprzednimi klasami E. Wnętrze W213 nie przypomina już w niczym wnętrza znanego z modeli z lat 90. Wygląda dokładnie jak wnętrze z aktualnej klasy S, delikatnie zmniejszone. Dominuje tutaj ten ogromny ekran, który ma kontynuację też tutaj w postaci wskaźników elektronicznych przed kierowcą. Szkoda, że nie ma już tego projektu wskaźników z tym wielkim centralnym prędkościomierzem i mniejszymi zegarami po bokach, które były charakterystyczne dla Mercedesów sprzed 20 lat. To było bardzo ładny element stylistyczny. Natomiast trzeba przyznać, że to, co tutaj jest zrobione, czyli ekran z wyświetlonymi wskaźnikami, wygląda też bardzo elegancko. Widziałem wiele ekranów tego typu, czyli ekranów ze wskaźnikami, które po prostu wyglądały troszeczkę tandetnie. Ten prezentuje się świetnie. Ciekawostką jest to, że tarcza obrotomierza z prawej strony może być konfigurowalna, to znaczy za pomocą tutaj takiego małego padu dotykowego przesuwamy sobie palcem i możemy sobie na tej tarczy wyświetlić wskaźnik wykorzystania mocy, obroty silnika, spalanie, nawigację, co chcemy. Jest to też zrobione bardzo ładnie i ze smakiem. Natomiast po czym widać, że jest to nadal Mercedes? Gdzie jest ta kontynuacja? To wnętrze jest zrobione z bardzo solidnych materiałów, świetnie złożone i tak jak w starym Mercedesie W210, tak samo tutaj dotykanie poszczególnych elementów powoduje takie poczucie, że obcujemy z czymś,
co zostało zaprojektowane i zrobione z dużym wysiłkiem inżynierskim. Wszystkie te przyciski chodzą tak, jak powinny chodzić, z delikatnym kliknięciem się włączają, czuć pod palcem, że materiały są bardzo dobrej jakości. To są wnętrza, które mają wytrzymać 20, 30, 40 lat i nie wyglądać na zniszczone. Świetnie, że zachowano te fizyczne przyciski do klimatyzacji. Dobrze, że nie ma ekranu, który służy do sterowania klimatyzacją. Nie oszukujmy się, klasę E kupują raczej ludzie w słusznym wieku, żeby nie powiedzieć starsi, i dla nich takie przyciski mają sens. Niechętnie raczej używaliby ekranu do sterowania klimatyzacją. Poza tym ten panel jest bardzo ładnie zaprojektowany, bardzo ładnie obmyślony i opracowany. Sama przyjemność jest korzystać z niego. Do sterowania ekranem centralnym służy ten pad. Przesuwamy palcem i tym sposobem sobie regulujemy wartości na ekranie. Ewentualnie jeszcze szybciej jest po prostu przesuwać tym pokrętłem. Zatwierdzamy przez naciśnięcie. Prosty, intuicyjny system. Tu jest przełącznik regulacji trybów jazdy. Komfort, Eco, Sport, Sport Plus i Individual, czyli konfigurowany indywidualnie. Oczywiście w trybie Eco samochód pali najmniej, ale też jest najmniej przyjemny do jazdy. Jeżeli chodzi o miejsce z tyłu, siedzę w W210, ale w W213 jest tak samo. Jest po prostu nieprzyzwoicie przestronnie. Oba te samochody są oczywiście chętnie kupowane jako taksówki. W210 raczej w Polsce, a W213 raczej w Niemczech. Ale tak, przy wzroście kierowcy 1,90 m i fotelu kierowcy ustawionym dla niego, z tyłu jest nadal tak przestronnie, że wsiadam tutaj bez żadnego problemu. Na głowę mam jeszcze mnóstwo miejsca, na nogi też. Także przez te 20 lat niewiele się zmieniło, bo po prostu nie było już czego poprawiać. Do zakupu Mercedesa używanego przekonało mnie to, kiedy przejechałem się takim samochodem z lat 90. i on w takiej ciszy i komforcie przewiózł mnie po jakiejś paskudnej, wyboistej drodze. Miałem klasę C, teraz mam klasę E i czy znajdę to samo uczucie w klasie E W213 z 2018 roku? Więc z jednej strony tak, bo ten samochód jest wyciszony naprawdę świetnie. Jeżeli się jeździ tylko na silniku elektrycznym, to w kabinie panuje kompletna cisza. Co śmieszne, jeździłem samochodami elektrycznymi różnych producentów i często było tak, że podczas jazdy na samej elektryczności słychać było ten taki gwizd silnika elektrycznego. Tutaj tego efektu nie ma, cisza jest całkowita. Tak naprawdę silnik spalinowy też jest świetnie w tym samochodzie wyciszony. Natomiast jeżeli chodzi o płynność, tutaj mam już troszeczkę problem, dlatego że stare Mercedesy ze skrzynią automatyczną jeżdżą niesamowicie, niezwykle wręcz płynnie. Tutaj czuć szarpanie przy ruszaniu i czasem też czuć szarpnięcie przy zmianie biegów. No niestety jest tak, że samochód ze skrzynią automatyczną, kiedy jeździ bardzo płynnie, ma duży uślizg, to jest mało efektywny, a mała efektywność to jest większe zużycie paliwa, to jest większa emisja CO2. Więc rozumiem, że tutaj trzeba się było poddać tym normom emisji, no ale mimo wszystko się odbyło to z pewną stratą dla komfortu. Jeżeli chodzi o komfort resorowania, no to jest w ogóle fantastycznie, jest w ogóle genialnie. Tutaj jest pneumatyka, która niesie nas przez wyboje, tak jakby one nie istniały. A układ kierowniczy jest też zdecydowanie lepszy niż w W210. Nie ma takiego gumowego poczucia. W tej wersji 2.0 turbo plus hybryda, moc łączna 286 koni, przyspieszenie do 100 na godzinę w 6,2 sekundy. Także auto ma naprawdę sportowe osiągi, a z drugiej strony jest niesamowicie komfortowe na co dzień. Mówiłem na początku o tym amerykańskim muzyku, który kupił sobie nową klasę S po tym, jak 23 lata jeździł starą klasą S. I zadawałem sobie to pytanie, czy po takiej zmianie czułby się dalej jak w domu, kiedy siada do swojego Mercedesa. I na podstawie tego porównania klasy E W210 z aktualną W213 powiem, że tak, jest duża spójność między tymi samochodami. Jedyna niespójność, jaka między nimi występuje, to jest właśnie w pracy skrzyni biegów, która poszarpuje. Natomiast jeżeli chodzi o komfort, o wyciszenie i o takie elementy, jakie się najbardziej podczas jazdy czuje, czyli to, czego się dotyka podczas jazdy, jakieś przełączniki, kierownica i tak dalej, dalej czuć, że to jest bardzo wysoka jakość, to jest dalej premium. Jakby Mercedes nie zszedł z tego poziomu, który wtedy prezentował. Jest ten samochód kompletnie inny pod każdym względem. Pod wieloma względami jest lepszy, bo ma oczywiście więcej wyposażenia, jest bardziej bezpieczny, bardziej dopracowany, szybszy. W sumie pali tyle samo z tym silnikiem 2.0 turbo, chyba że się jeździ na samym prądzie, no to wtedy nie pali benzyny w ogóle, ale pali mniej więcej tyle samo, co stary okular 2.0, natomiast jest od niego dwa razy szybszy, więc można powiedzieć, że postęp również nastąpi. Widać, że Mercedes dalej idzie drogą budowania samochodów zachowawczych, nie dla klienta bardzo młodego, raczej bardziej eleganckich niż sportowych, ale to jest dobre, bo z tego go znamy, za to go cenimy i to też ma swoje odbicie w wynikach sprzedaży, które w ostatnich latach dla Mercedesa są bardzo, bardzo korzystne. I na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Oglądajcie nasz kanał i zapraszam na autoblog.pl.